To trzeba wyciąć. Trzeba zakryć najlepiej ręcznikiem, wiesz? Tak myślę sobie. Weszły panie do dolara. Hejka, hejka. Nie chcę, żeby mnie zablokowali za muzykę, więc szybciutko wam pokażę bez głosu. Jesteśmy w Aurora Premium Outlets i tutaj sobie shopujemy. Czyli robimy zakupy. To trzeba wyciąć. Kokorsa. Ok, exit. Wchodzimy tutaj. Do Michaela. Zobaczymy, co mają. Pawełek dostał loda od cioci. Jesteśmy w molu. Tak. O ciocia, sorry, to jest chyba stolik. Weronika zadowolona, bo zakupów dużo. Michaela Korsa, teraz chyba idziemy do Calvina Kleina, z Victoria's Secret się obkupiła, także bardzo fajnie. Tak, pani się obkupiła, Michael Kors, Victoria's Secret, Calvin Klein, a tu mi mamusia też pokupowała Calvina Kleina i Armani. Po raz pierwszy będę miała Armani. Tym razem nic z Ralpha Laurena nie wybrałam, a to jest mój kochany Ralph Lauren. No, niestety. Tutaj do Market Hall. Do Market Hall? Tak. Idziemy na późny lunchek. Wieczorem tu podglądamy męża, jak grilluje. Tak. Nie, nie jemy outside, nie jemy outside. Nie, 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 siadamy, koniec, bo... Raz tak, raz tak. Aha, tu dobrze. Kiełbaska. Tak. Okej, okay. Także takiego grillka mamy dzisiaj. Grillujemy. Troszkę gorsza jakość z kamery, z aparatu babci. Ja oczywiście robię zdjęcia szaszłykowi, które poszły na Instagram. Nawet fajnie to wyszło. No i tu mamusia tak nagrywa nas. Super. Dobre, nie żywe mięcho? Dobre? Nie. Chłopcy, macie jeszcze... Piękna pogoda, ponad 30 stopni. A ja was witam w kolejnym vlogu. Witam was w kolejnym vlogu. Jedziemy do kościoła z gośćmi, pokazać im, jak wygląda nasz kościół. No i później przejdziemy się bodajże na cmentarz ten obok, żeby im pokazać, jak wyglądają cmentarze amerykańskie. Okay. It's really not that hard. Idziemy do kościółka. Całą ferajną. Panie w sukni się ubrały bardzo ładnie. Także pokażemy im kościółek. No te to są te stare sprzed 1700 pewnie. No ciekawe, no. Tutaj na naszym cmentarzu zabraliśmy gości, w sensie cmentarzu przy naszym kościele. To nie jest wprawdzie katolicki, ale jest chrześcijański. Tak widzieliście, był nawet grób z 1790. Tu już nawet, no, tu już się nawet zmyło.
To pewno pierwsze te, jeszcze zanim tu był w ogóle cmentarz, sto ileś lat temu, to ktoś to po prostu posadził. Tam następne jest. No bo tu jest całe te jakby coś. Tutaj nawet, zobacz, już się nawet zatarło. Tu coś było, no. Tu też się zapadło. No. Mówiłam wam też, że możecie zadać pytania mamie bądź cioci, myślę, że odpowiedzą. No i było wiele ciekawych pytań, między innymi o prawo jazdy. Kochani, pytaliście się, zadaliście dużo pytań w ostatnim vlogu o mamę, o ciocię, co lubią i różne takie inne, więc w tym vlogu odpowiem wam na te pytania na podstawie tego, co mama i ciocia mi powiedziały. Zaczniemy od pytania numer 1. Będziecie mieli tutaj na ekranie. Było to pytanie o prawo jazdy, które jest bardzo dobrym pytaniem, chociażby z tego względu, że jeżeli chodzi o prawo jazdy, to zaleca się, żeby pomimo tego, że ktoś jest z innego kraju, żeby mieli międzynarodowe. Ja przyleciałam tutaj i miałam prawo jazdy międzynarodowe. Mój tata, jak tutaj jeździł moim samochodem, to również miał. Myślę, że na polskim również by mogły, ale gdyby na przykład policjant, myślę, że policjanci byliby wyrozumiali, gdyby zatrzymali mamę bądź ciocię. No i raczej nie skończyłoby się to źle, chyba żeby się rzucały nie wiadomo jak, w co nie uważam, żeby miało miejsce. Ale wydaje mi się, że ogólnie byłoby ok, ale zalecałabym każdemu, kto przylatuje, tym bardziej z Polski, żeby po prostu mieli prawo jazdy międzynarodowe, bo oni na to prawo jazdy też czasami patrzą, jakby nie widzieli, co to jest, no bo tutaj się wymaga, żeby każdy miał prawo jazdy amerykańskie. Ja od razu, pomimo że miałam prawo jazdy międzynarodowe, od razu jak przyjechałam i się opiekowałam tymi dziewczynkami u moich hostów, to od razu poszłam na lekcje, na kursy i wtedy jeszcze były inne czasy. Ja wiem, że teraz mi ktoś powie, że jeżeli ktoś jest może nielegalnie, to może nie może dostać prawo jazdy. Nie wiem, jakie są zasady na dzień dzisiejszy. W każdym razie, jeżeli jesteście tutaj legalnie, to będzie się od was wymagało jak najszybciej zrobienia po prostu amerykańskiego prawa jazdy. Z tego, co wiem, to prawo jazdy międzynarodowe swego czasu nie miało jakiejś tam daty wygaśnięcia, więc w sumie za każdym razem, kiedy policjant was zatrzymał, można było powiedzieć, że o, ja dopiero przyleciałam do Ameryki, czy coś takiego. Więc generalnie można było to tak przeciągnąć, ale powiem krótko, nie polecam jeździć na polskim, gdy nie wiadomo w jakiej sytuacji, czy byście w coś nie uderzyli, także zależnie od sytuacji przewinienia, myślę, że lepiej nie ryzykować z polskim prawo jazdy. A tu na naszym osiedlowym basenie piękna pogoda, ostatnie 2 dni po Labor Day, po święcie pracy, zamykają basen. Idź z tamtej strony, gdzie jest Pupko. Poczekaj, babcia chce do ciebie przyjść. Tak, ja patrzę, ja cię nagrywam. Labor Day weekend. Chłopcy
Dawid na bieganiu, Kuba w Chicago z kolegami, a my idziemy sobie do Joe Caputo. Babcie tam idą z tyłu, Weronika tutaj. Pawełek tak ładnie je. Ach, ale on nie ma sosu, czy ma? Ma już wszystko, jest sos tutaj też. Aha, dobrze. Babcia zobaczy, jaka jest. Sushi Monster. Zobacz, jeszcze mamy pizzę, abyś chciał. Pawełek lubi sushi, chociaż nie zjadł wszystkiego tym razem, więc kupiliśmy mu z Joe Caputo, a tutaj z bazylią z naszego ogródka. Pomidory były kupne, zrobiliśmy sobie taką kolacyjkę na lekko. Testuję mikrofon, ale chyba będzie zbierał głos, znaczy muzykę też. Nie chcę, żeby mi zablokowali. Tutaj Pawełek leci, jak widzicie, do góry. Dzisiaj ostatni dzień, Labor Day, dzień pracy, wolno od pracy. Basen jest otwarty. Tu ciocia. Mama, Kuba. Weronika nie przyszła z nami. No, a Dawid jest na meczu. Tak więc ja się zaraz wykąpię, bo jest naprawdę gorąco, jest ponad 30 parę stopni Celsjusza. No i fajnie będzie się zmoczyć, wejść do wody na trochę. Trzeba zakryć najlepiej ręcznikiem, wiesz? Tak myślę, sobie torby zakryjcie, bo będzie wam za gorąco się zrobi. Tu mama i ciocia chłodzą się w wodzie, odbijają sobie piłeczkę. Wcześniej ja i Pawełek również z nimi graliśmy. Basen jest dosyć duży, pokaźnych rozmiarów, jak na basen osiedlowy. Tam z tyłu jeszcze jest plac dla dzieci oraz mniejszy taki basenik dla mniejszych dzieci. No zawsze jest gdzieś się przyjść, poopalać, jeżeli ktoś nie chce się opalać na własnym patio, czyli podwórku. Patrzcie, w dolarku już Halloween, ale tych ozdób wszystkiego, patrz, Pawełek, na Halloween. Weszliśmy, zobaczymy, jakie te ładne te ozdoby, niektóre na drzwi można zawiesić, czy jakoś. Bardzo ładnie. Idziemy, patrzymy. Tak, już zaraz idziemy do sekcji do snacków. Zaraz zobaczymy, co tu jest. Patrz, czyli na tego bazona czarnego. Aha, aha. No, no, to chyba jeszcze tu nie był, ale tu tylko są, mama, takie... No, ale to może przejdziemy dalej, zobaczymy. Bo nie szkodzi się przejść, prawda? Tutaj nawet, wow, za dolara, fakt, że to się pewno rozwali na wietrze, no ale, że dolarowiec ma coraz większy asortyment, popatrzcie. Ojej, już spider, ja się boję. Ja się boję, Pawełku. Też zaczęli w dolarowcu robić gift cards, w sensie, że można kupić oczywiście nie za dolara, kartę za 50 dolarów, taką a la Visa debetową, tutaj 25, macie Amazon, Google, były też restauracje, gdzieś tu widziałam, o tak właśnie, Subway, sandwicze, już idę, 30, no nawet ładne, ale widzisz,
po dolarze, to w tym momencie chyba w Walmarcie się opłaca wziąć całe. To jest plastik. Tak. A to już szkło. Tak, weźmiemy snack. Can we get it now? Babcia kupi snack. Which one you want it? I want this thing. No ale to jest chyba takie niedobre. To jest sour. Weszły panie do dolara. Ale pół wykupy, tak. Poszliśmy do dolarowca, wykupili pół dolarowca. Ten był jakiś taki, miał nawet znaczki, inne takie rzeczy. Bo wiadomo, dzieciaki moje biorą do szkoły jakieś takie tam krakersy. O, i Graham Crackers. Tutaj też je mieli, pierwszy raz widziałam. Wprawdzie tych paczuszek jest malutko, no bo co można mieć tam za $1.50 z podatkiem, ale są takie mniejsze snapki. Kawałek może wziąć coś do szkoły też. Tak więc, no, wyszłyśmy do dolara i zostawiłyśmy stówkę. Tak jak wszędzie indziej. No, to się mówi. To tak jak Walmart, to jest milionowy store, sklep, bo dużo się kasy w takich sklepach. Niby mało, a zostawia się dużo kasy. Dużo się kupuje. Tak. Pamiętasz, jak ja robiłam zawsze niego od ciebie? Tak. Zawsze, z każdej wizyty, zdjęcie wywołane. Było. Patrz, właśnie się pytałaś. No tam kogoś łapli. Zobacz, więcej. Oto nie, ambulanse stoją. Tak, tak, tak. Witam, moi drodzy, w kolejnym dniu. Jest wtorek. Przepraszam za tłuste włosy, ponieważ sobie tak specjalnie tym olejkiem takim na porost dałam, tak żeby je dzisiaj zmęczyć, naoliwić i będę je myć wieczorem. Ale co? Jest wtorek, dzień po dniu pracy. I chciałam jeszcze ogarnąć parę pytań, które zadaliście, bo zadaliście dużo pytań, jeżeli chodzi o mamę i ciocię, no i ogólnie gości. Więc oprócz tego pytania, na które wam odpowiadałam 2 dni temu, chciałam jeszcze wrzucić te kolejne. Jedno z pytań było o jedzenie amerykańskie. O, a w ogóle chciałam wam powiedzieć jeszcze, subskrybujcie kanał, łapki w górę, jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, mieszana rodzinka. Zwykłe życie w Ameryce, także zapraszam do subskrypcji kanału. Jeżeli chodzi o jedzenie, powiem wam szczerze, że ciężko mi jest powiedzieć, co lubią najbardziej. Bardzo spodobał się cioci Olive Garden, ale mamy jeszcze w planie zabrać ją do paru innych restauracji. No i w ogóle jadła w takich fast foodach też, w sensie w galerii poszliśmy, to wiem, że lubi kurczaka, jak byliśmy na zakupach, to tak sobie pomyślałam, że frytki i z takim kurczakiem na ciepło i ten kurczak miał tam wszystko, ser, cebulkę, pieczarki podsmażone, do tego tak jakby był sandwich na ciepło z kurczakiem i to jej bardzo również smakowało. Cioci ogólnie smakuje wszystko, dużo rzeczy tutaj próbuje, nie lubi sushi, więc nie możemy ją wyciągnąć na sushi, ale to będzie jeszcze czas, żebym ja sobie z mamą poszła z chłopakami. Jeżeli chodzi o Weronikę, ona je tak jakby bezpieczne rzeczy. Lubi frytki, pizzę, jest ok. Ostatnio zrobiłam nawet amerykańskie pancake'i, czyli naleśniki, takie grubsze. Zjadła. Nawet jej zasmakowały. Cioci, mamie też zrobiłam, ale w nasze włożyłam takie owoce, mango. I naprawdę fajnie to wyszło. Nawet żeśmy nie używali żadnego tam syropu klonowego, jak Amerykanie to używają, tylko po prostu drzem bądź też cukier puder.
więc to im smakowało. Ogólnie nie wiem, czy lubiłyby takie jedzenie tutejsze, bo ciocia wprawdzie bardzo fajne zrobiła kotleciki z piersi kurczaka, no i z amerykańskiego kurczaka oczywiście, no ale mnie bardzo smakowały, no ale mięso w Polsce na pewno jest dużo lepsze. Chociaż też na jeden obiad postanowiłam kupić kurczaki i nawet Weronika jadła. Kurczaki z Jewela, które są grillowane, w części są takie panierowane, wzięłam pół na pół i smakowało im. Więc tak mogę powiedzieć, nie sądzę, żeby nie wiadomo jak się zajadały, ale cioci ogólnie smakuje wszystko. No a muszę jeszcze się dopytać, co tak konkretnie. Może jak pójdziemy do paru innych restauracji, to będzie miała swoją jakąś ulubioną potrawę, a może z grzeczności mówi, że wszystko jej smakuje, nie wiem. W każdym razie, no jedzenie na pewno się różni od polskiego, bo to każdy nawet o tym mówi. Ja się przyzwyczaiłam, dla mnie jest to normalne, ale wiem jak było na początku i na początku no nie było też ciekawie jak tu przyleciałam, bo te szynki słodkie i w ogóle ja się staram kupować w polskim sklepie albo nawet w Caputo zwykłą szynkę Krakus. W polskim sklepie na drodze do szkoły Pawełka kupiłyśmy ostatnio szynkową i była bardzo dobra, a ja nigdy szynkowej nie kupowałam. Ciocia mówi, weź szynkową, weźmiemy szynkową. I rzeczywiście ta szynkowa była pyszna. A ja nigdy nie kupowałam szynkowej, zawsze tak jakąś polędwicę, bo moi chłopcy się przyzwyczaili do krakusa, do polędwicy cygańskiej albo polędwicy podwójnej. Więc tak żeśmy zawsze brali to, a powiem Wam, że bardzo dobra była ta szynkowa. Tak więc no, staramy się po prostu, żeby gościom smakowało. No. Drugie pytanie, co ciocia, Weronika bądź mama kupują, ciuchy, torebki czy inne? Ciocia zrobiła zupkę pomidorową, ja sobie właśnie zjadłam. Dawid przyjechał ze szkoły i będzie musiał iść na zastrzyki, bo tydzień ominęli, powiem Wam, że psikają. Ale do rzeczy, co kupują? Wiecie co zauważyłam, że ciocia kupuje i mama zaczęły kupować, najpierw ciocia, zegarki, lubi zegarki. Więc takie pozłacane, zaczęła sobie kupować zegarki, wiem, że kilka chyba kupiła, czy tutaj w Kolsie, czy w Targecie, czy w TJ Maxie. Mama też przy okazji, wczoraj mama sobie kupiła, ja sobie kupiłam te, nie wiem, bo Wam pokazywałam takie laczuszki, oznacz pokazywałam na Instagramie, fajne, mięciutkie, a mama kupiła sobie bluzeczkę, wybrała sobie bluzeczkę, taką fajną, taką nawet w kolorach jesiennych, w takie listki chyba, czy kwiatki pomarańczowo-brązowe, bardzo taka fajna. Weronika z kolei nie za bardzo lubi Marshalls, czy TJ Maxx, czy Rossa. Woli bardziej takie sklepy typu galerie, Nike, Calvin Klein. Kupiła sobie rzeczy w Michaelu Korsie. Ona to przede wszystkim rzeczy. W Michaelu Korsie, gdzie jeszcze była? Of Victoria's Secret. Bardzo, bardzo z tych sklepów właśnie lubi się obkupować. Tak więc, dobra, nie chcę przedłużać, nie chcę, żeby to było za dużo, 100 pytań do, więc resztę pytań albo ja, albo również mama i ciocia samodzielnie odpowiedzą na to, na inne pytania, które zadaliście. Zadawajcie kolejne pytania, jeżeli macie, pytajcie się o różne inne sprawy, które Was interesują. A ja się z Wami już dzisiaj żegnam, pozdrawiam i do następnego. Bye!